Pępek noworodka to jest część ciała, która obrosła taką legendą, że aż strach. Nie wiadomo dlaczego. Wiele mitów na temat pępka powtarzają babcie, ciocie, matki. Ciągle jeszcze pokutuje tak zwana stara szkoła pielęgnacji pępka i chyba wszystko to powoduje taki lęk spowodowany z tą maleńką częścią ciała noworodka. Bardzo dużo Waszych pytań, zarówno na wizytach patronażowych, kiedy odwiedzam Was w domach po porodzie, jak i kiedy widzimy się online, dotyczy właśnie pępka noworodka. Bardzo często zdarza się, że prosicie mnie o taką konsultację, nawet taką online, macie swoją listę pytań i jednym z pierwszych takich pytań zawsze jest ten nieszczęsny pępek, a tak naprawdę pielęgnacja pępka jest mega prostą sprawą i dzisiaj chciałabym Wam to maksymalnie uprościć, odpowiadając na 6 najczęściej zadawanych pytań na temat pępka noworodka. Zapraszam na odcinek. Kochani, uprzedzając Wasze pytania, tak, ten odcinek również nagrywam ze swojej długiej podróży. Zaczyna się już 5. miesiąc mojej podróży po Azji i jestem teraz na jednej z moich ulubionych tajskich wysp, wyspie Koh Phuc, skąd bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie w miarę okej, bo nie mam całego swojego sprzętu nadal. I dzisiaj przygotuję dla Was taki krótki film, bo odpowiem po prostu na 6 najczęściej zadawanych pytań na temat pępka noworodka. I tak pierwszym pytaniem jest to, czy pępek w ogóle boli. Dlatego, że bardzo często boicie się cokolwiek manipulować przy nim właśnie dlatego, że obawiacie się, że zrobicie dziecku krzywdę, że jego to będzie bolało. I bardzo często rzeczywiście mówicie mi, ale on naprawdę nie lubi, kiedy my mu dotykamy tego pępka. Reaguje płaczem, zaczyna się denerwować, natomiast najczęściej jest to związane nie z samym pępkiem, tylko z tym, że jest na przykład zimno, że dziecko nie lubi być rozebrane, że po prostu woda, którą myjecie pępek, jest zimna. Po prostu inne zupełnie czynniki wpływają na to, że dziecko reaguje tak, a nie inaczej, a Wy bardzo często interpretujecie to jako, no ale on nie lubi, jak mu manipuluje przy pępku. Natomiast pępek jest nieunerwiony i nie boli, więc można go dotykać, można go czyścić, można go złapać palcami, tak? I nic się tutaj złego nie stanie. Oczywiście żaden rodzic nie ciągnie jakoś za ten pępek, no tego robić nie wolno, natomiast wszystko inne jest dozwolone. Pytanie numer 2. Czy pępek noworodka można moczyć w kąpieli? No i na ten temat ile ludzi, tyle odpowiedzi. Natomiast prawidłowa odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że tak. Od pierwszego dnia życia właściwie można moczyć pępek. To jest część ciała jak każda inna. Pępek nie jest z cukru i się nie roztopi, nie rozpuści, tak? Więc tak naprawdę pępek traktujemy jak całą resztę ciała. Ja zawsze proponuję kąpiel w dużej ilości wody. Na temat kąpieli noworodka nagrałam już jakiś czas temu filmik. Zostawię Wam link w opisie tego filmu. Był taki film o 6 najczęściej popełnianych przez rodziców błędach przy kąpieli noworodka. Jednym z tych błędów jest to, że wody w wannience jest po prostu za mało i najczęstszą przyczyną, dlaczego tak ludzie robią, jest właśnie to, że się boją zamoczyć ten nieszczęsny pępek, a tymczasem pępek można moczyć. Bardzo ważne jest jednak to, żeby po umyciu malucha bardzo dokładnie ten pępek też osuszyć. I takie umycie i wysuszenie to jest świetna forma pielęgnacji. Tak właśnie należy dbać o pępek dziecka. Należy go myć i wysuszać. Proste. I tym sposobem dochodzimy do trzeciego pytania. A czy należy dezynfekować pępek noworodka? Nie, nie należy go dezynfekować, jeśli nic się zupełnie z nim nie dzieje. Jeśli prawidłowo się goi, nie ma żadnej infekcji, to nie ma potrzeby dezynfekowania pępka i właściwie nie powinno się tego robić dlatego, że to wydłuża proces gojenia tego pępka. Bardzo często używamy do tego takich produktów typu środki z oktanidyną, które wydłużają proces gojenia, czy kiedyś używano spirytusu, który uszkadzał skórę wokół pępka, a tak naprawdę też wydłużał proces gojenia, o dziwo. Więc tak naprawdę stanęło na tym, że myjemy pępek wodą z mydłem, po prostu w kąpieli myjemy ten pępek, tak, nic nadzwyczajnego z nim nie robimy. Najważniejsze jest to, żeby na końcu go osuszyć i najlepiej nie przykrywać pieluszką. To jest wszystko, jeśli chodzi o pielęgnację kikuta pępowiny. Pytanie numer 4 dotyczy już problemów, powiedzmy, czyli tego, co się stanie, jeżeli pępek nie odpadnie w ciągu tych przepisowych 14 dni po porodzie. Co wtedy zrobić? Wtedy na pewno warto skonsultować się ze swoją położną, ewentualnie z pediatrą.
Tak mówi się, że pępek powinien odpaść do 14 dni po porodzie. Natomiast zdarza mi się czekać znacznie dłużej, dlatego że to zależy trochę od anatomii tego pępka. Zdarzają się kikuty bardzo grube, bardzo takie mięsiste, żylaste, które po prostu wysychają dłużej, bo ich średnica jest większa. Jest to proces naturalny i jeżeli nic się tam poważnego nie dzieje, czyli ten pępek goi się prawidłowo, nie ma żadnej infekcji, jest suchy, czysty, można jeszcze trochę dłużej poczekać. Natomiast jeżeli ten proces gojenia trwa bardzo długo, to wtedy warto skonsultować się z chirurgiem i sprawdzić, czy rzeczywiście anatomia tego pępka jest prawidłowa, czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł prawidłowo odpaść. Pytanie numer 5. Czy to normalne, że pępek krwawi? Tak, zdarza się to dosyć często. Mam tu na myśli niewielkie ilości krwi, które możesz znaleźć na przykład na ubranku dziecka i bardzo często rodzice dzwonią do mnie wtedy przerażeni, bo boją się po prostu, że coś dzieje się nieprawidłowego. Natomiast w momencie gojenia pępka, kiedy on zaczyna wysychać, pękać, czasami jakaś kropelka krwi może się pojawić. Jest to niewielka ilość. Pytanie numer 6. Moje ulubione i wcale się rzadko nie zdarza. Brzmi ono tak. Urwaliśmy dziecku pępek. Co teraz? Nic. Prawdopodobnie już był czas na ten pępek. Był czas, żeby ten pępek już odpadł i po prostu w trakcie pielęgnacji, kiedy próbowaliście go wyczyścić, został Wam na przykład ten kikutek w ręce, co jest zupełnie normalne. Oczywiście najmniej stresujące dla rodziców jest to, jeśli pępek odpadnie samoistnie, czyli po prostu znajdziecie go którymś razem w pieluszce lub w ubranku i wtedy mówicie, o, odpadł. Natomiast jak zostanie Wam w ręce, to zawsze jest ta obawa, ale czy ja aby nie urwałem, nie urwałam? Nie. No, trzeba byłoby się mocno postarać, specjalnie, siłowo pociągnąć, wyrwać ten pępek, a tego przecież żaden rodzic nie robi, więc jeśli w czasie pielęgnacji pępek po prostu został Ci w dłoni, to znaczy, że już był jego czas. Jeśli widzisz, że pojawia się jakaś wydzielina, jeszcze coś tam jest w tym pępku, to warto jeszcze go nadal czyścić, myć tak długo, aż będzie tam tylko skóra. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten film. Jeśli tak, to kliknijcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich tematów, również kliknijcie łapkę w górę, a w komentarzach dajcie mi znać, jeśli macie jakieś pytania lub jeśli uważacie, że temat jeszcze nie jest wyczerpany i chcielibyście na przykład filmik instruktażowy, jak pielęgnować pępek noworodka lub jakieś macie inne propozycje tematów, dawajcie po prostu znać w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Bardzo gorąco Was pozdrawiam z upalnych tajskich wysp. Do zobaczenia wkrótce.